Oboleśny Sportowa Arena, witam Państwa, zapraszam na wydarzenia sportowe. Drugiej porażki w tym sezonie doznały piłkarki ręczne Młynu Stoisław Koszalin. Uległy na wyjeździe Fon Flor Perle Lublin 18-23. Zespół lubelski to zdecydowany faworyt rozgrywek, a koszalnianki jeszcze potrzebują czasu na zgranie zespołu. Początek meczu był dobry w wykonaniu gości. Koszalnianki utrzymywały prowadzenie do 12 minuty. Od tego momentu Perła przejęła inicjatywę. W efekcie po pierwszej połowie gospodynie prowadziły różnicą 6 bramek, 9-15. W drugiej części gra się wyrównała i obie ekipy raziły nieskutecznością. Ostatecznie Perła wygrała 23-18. Po 3 gole dla naszej drużyny zdobyły Gabriela Haric, Hanna Rycharska i Martyna Żukowska. Po 3 kolejkach Młyny mają 2 punkty i zajmują 6 miejsce. Za tydzień zespół koszański po raz pierwszy zagra we własnej hali. Rywalem będzie Eurobud JKS Jarosław. Szczypiorniści Kospel Gwardii Koszalin rozpoczęli nowy sezon w pierwszej lidze. W inauguracyjnej kolejce zmierzyli się na wyjeździe z Tytanami Wejherowo. Po reorganizacji zmagań Kospel Gwardia uchodzi za jednego z faworytów rozgrywek. Koszalnianie chcieli to potwierdzić już w pierwszym meczu. Pojedynek miał wyrównany przebieg do 26 minuty. W końcówce pierwszej połowy gwardziści wypracowali sobie przewagę. Na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 16-12 dla drużyny koszalińskiej. Gospodarze starali się odrobić stratę i w 41 minucie Tytani zmniejszyli dystans do jednego trafienia. Na więcej nie było ich stać. Koszalnianie ponownie odskoczyli i utrzymali bezpieczną przewagę do końca spotkania. Ostatecznie Gwardia wygrała 30-26. 12 bramek dla naszej ekipy zdobył Maksim Kruczkow, 6 Dawid Szcześniak i 5 Paweł Dzierżawski. Po pierwszej kolejce Kospel Gwardia z 3 oczkami zajmuje 5 miejsce. W następnej serii koszalnianie zmierzył się na wyjeździe z SMS-em 2 Kwidzyn. Dobiegają końca przygotowania Żaka Koszalin do nowego sezonu w pierwszej lidze. W ostatnim meczu towarzyskim zespół koszański zmierzył się z Kotwicą Kołobrzeg. Koszalnianie w dotychczasowych sparingach głównie zawodzą. Do tej pory żadnego nie wygrali. W Kołobrzegu pierwsza kwarta to przede wszystkim słaba skuteczność z obu stron. Po tej partii Kotwica prowadziła 11-5. Druga odsłona była wyrównana i z lepszą skutecznością tę część Kołobrzeżanie wygrali 23-21. Trzecia kwarta to dominacja gospodarzy. Wygrali ją 19-8. W ostatniej partii obie ekipy zdobyły po 22 punkty. Ostatecznie Kotwica wygrała całe spotkanie 75-56. 21 punktów dla naszej ekipy zdobył Darrell Harris i 10 Mateusz Pryć. W sobotę Żak rozegra pierwszy mecz w nowym sezonie pierwszej ligi. Beniaminek podejmie Sokoła Łańcut. Sporo emocji towarzyszyło starciu dwóch imienników w trzeciej lidze. Bałtyk Koszalin zmierzył się na wyjeździe z Bałtykiem Gdynia. Mecz zakończył się remisem 2-2. Koszalnianie ostatnio notują dobre występy. Po 2 zwycięstwach z rzędu liczyli na kolejne punkty. Objęli prowadzenie już w 6 minucie po golu z rzutu karnego Pawła Łysiaka. 10 minut później stan meczu wyrównał Michał Marczak. Kolejne gole padły w końcówce spotkania. W 87 minucie Gdynianie wyszli na prowadzenie po trafieniu Marczaka. Ostatnie słowo należało do gości. 2 minuty później trafienie dla drużyny koszańskiej zaliczył Oliwier Martyn. Ostatecznie mecz zakończył się podziałem punktów. Bałtyk z drobkiem 9 punktów zajmuje 13 miejsce. W następnej kolejce zespół koszański zmierzy się na własnym boisku z Zawiszą Bydgoszcz. Piłkarze Gwardii Koszalin drugi raz w tym sezonie stracili punkty. Zremisowali wyjazdowe starcie z Sokołem Karlino 0-0. Zdecydowanym faworytem meczu była ekipa koszalińska, tym bardziej, że Sokół zagrał bez swojego czołowego strzelca Marcina Gozdala. Koszalnianie dominowali, ale w dobrych sytuacjach razili nieskutecznością. W końcówce pierwszej połowy goście mieli rzut karny, którego nie wykorzystał Daniel Chyła. W drugiej części nadal przeważali gwardziści. Mateusz Myśliński trafił w słupek, ale ekipie przyjezdnej ostatecznie nie udało się zdobyć bramki i starcie zakończyło się remisem 0-0. Nikt się przed nami nie położy w tej lidze i będziemy musieli w każdym spotkaniu walczyć z dużą determinacją. Tej walki było w tym meczu i zespół z Karlina bardzo mocno się postawił. Tu było wiadomo, że trener Skórka nastawi tak zespół, żeby uprzykrzyć nam życie, jak tylko można było. No i tak się stało. No. Jedna piłka napompowana, dwie pozostałe nie napompowane, cyrk trochę z piłkami, jeżeli chodzi o to i przedłużanie czasu na grę, ale to jest cwaniactwo i to wyszło dość tam doświadczenie trenera, przełożenie to na zespół.
Co do mojej drużyny, cóż można powiedzieć, były sytuacje, mogliśmy zakończyć, tylko trzeba było skierować piłkę w światło bramki. Słupek Myślińskiego, cztery strzały Sawickiego minięte gdzieś tam obok słupka, multum dośrodkowań, rzut karny niestrzelony przez Daniela Chyłę. Takie mecze się zdarzają, po prostu. Daliśmy z siebie maksa, uważam. Byliśmy zdeterminowani do końca, żeby wydać to spotkanie. Aczkolwiek nie ocenia się pracy sędziów. Na wstępie to chciałem przeprosić kibiców Gwardii, że niestety zabraliśmy Gwardii dwa punkty, które są niezbędne do awansu. Uważam, że pomimo tego, że te dwa punkty Gwardia tutaj u nas straciła, to i tak awansuje, czego jej po prostu życzę. Natomiast odnośnie tego, co pan wspomina, rzeczywiście taktyka była taka, że raczej grać na swojej połowie, szukać kontry, szukać sytuacji, bo praktycznie najlepszego napastnika nie mieliśmy. Oprócz tego już od trzech kolejek nie gra też czołowy napastnik Jermołowicz. Tak praktycznie dzisiaj byliśmy bez napastnika i innej taktyki my nie mogliśmy przyjąć. Otwartej gry nie mogliśmy prowadzić, bo mimo wszystko ja mam kilku zawodników, i których wierzę i umiejętności, ale jednak jako całość Gwardia prezentuje wyższy poziom i tutaj trzeba było dużo główkowania, żeby coś z tego wyszło. Cieszę się z punktu, choć zażartowałem w szatni, bo zawodnicy byli zadowoleni. Ja mówię, że remis na swoim boisku to jest porażką, no ale w tym przypadku tak nie jest. Jesteśmy zadowoleni, bo w takim składzie, w tym składzie osobowym, ci zawodnicy, którzy wchodzili z ławki, to praktycznie oni dotychczas prawie że nie grali w ogóle tutaj u nas. To są juniorzy z głębokich rezerw, ale każdy dołożył jakieś tam cegiełkę. Po 8 kolejkach Gwardia ma w drobku 20 punktów i zajmuje drugie miejsce. W następnej kolejce zmierzy się na własnym boisku z Raselem Dygową. Czwartoligowe zespoły z naszego regionu, GKS Manowo i Zefir Wyszewo, w 8 kolejce rozegrały swoje mecze na wyjazdach. GKS wygrał w Dygowie, a Zefir przegrał w Szczecinku. GKS rywalizował w Dygowie z miejscowym Raselem. Pojedynek rozpoczął się po myśli gospodarzy. Rasel objął prowadzenie już w 5 minucie po golu Damiana Kupisza. Goście ruszyli do odrabiania strat od początku drugiej części. Już w 48 minucie wyrównał Konrad Romańczyk. Ten sam zawodnik dał prowadzenie GKS-owi w 63 minucie. Chwilę później wynik ustalił Jakub Janasik i ostatecznie ekipa manowska wygrała 3-1. GKS z dorobkiem 8 punktów zajmuje 14 miejsce. Za tydzień zespół z Manowa podejmie Białych Sądów. Zefir Wyszewo tym razem zmierzył się w Szczecinku z miejscowym MKP. Gospodarze dominowali od początku do końca spotkania. Ostatecznie ekipa szczecinecka wygrała 6-0. Zespół wyszewski z dorobkiem 5 punktów zajmuje 19 miejsce. W sobotę podejmie Pogoń Połczyn-Zdrój. Jedną z większych tegorocznych imprez bokserskich w naszym mieście były zawody organizowane przez klub Sicarius Koszalin pod hasłem Let's Go Champ. Walki toczyły się we wszystkich kategoriach wiekowych. Była to pierwsza edycja turnieju. W sumie odbyło się 40 walk w dwóch ringach. Swoją formę sprawdzali reprezentanci 14 klubów z 3 województw. Sporo z nich to zawodnicy gospodarze imprezy klubu Sicarios Koszalin, a także Fight Clubu Koszalin. Pierwszy turniej bokserski Let's Go Champ organizowany przez klub bokserski Sicarios Koszalin. Ponad 100 zgłoszonych zawodników, 3 województwa, 14 klubów bokserskich. Pierwsza edycja, a od razu po prostu wejście z przebojem. Jeżeli chodzi o Twoich zawodników, jak uważasz, jak oni wypadają na tle pozostałych zawodników? Wypadają bardzo dobrze. Zestawiliśmy parę tutaj właśnie z Czarnymi Słupsk, ze Skorpionem Szczecin. Niektórzy mają swoje pierwsze pojedynki, a niektórzy już za chwilę zaczną oficjalne pojedynki na dużym ringu. Więc sama jestem ciekawa, jak to dalej się potoczy, ale jestem dobrej myśli, bo trenowali pod ten turniej solidnie i naprawdę dawali z siebie wszystko. Ring wszystko zweryfikuje. Można powiedzieć, że tutaj jest cały przegląd, można powiedzieć, bokserskich umiejętności od takich
Do takich. Tak, jeszcze na początku przed oficjalnymi walkami były pojedynki czterolatków, więc proszę mi uwierzyć, jak to świetnie wyglądało, cała sala tutaj po prostu miód na serce, każdy się zachwycał, każdy chciał nagrywać i robić zdjęcie. Bardzo się cieszę, bo w naszym klubie prowadzimy szkolenie od 4 roku życia i oni mogli już się tutaj pokazać. Dla nich to był mały, niemały stres pokazać się przed taką publicznością. Dostali medale, są zadowoleni i czekają na kolejne turnieje. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe nagrody za udział w imprezie. Organizatorzy postanowili przyznać indywidualne nagrody. Najlepszą zawodniczką zawodów została reprezentantka Skorpiona Szczecin Zuzanna Kowalkowska, a zawodnikiem Xavier Rzeszut ze sportu walki piła. Wśród reprezentantów organizatora imprezy wyróżnieni zostali Olga Siecińska i Patryk Bączkowski. Barbarians Koszalin rozegrali kolejny mecz w tym sezonie Polskiej Futbol Ligi Dziewiątek. Podejmowali na własnym boisku Angels Toruń. Po tym jak w poprzedniej kolejce koszalinianie pewnie pokonali Grizzlies Gorzów Wielkopolski, wydawało się, że nawiąże walkę z faworyzowanymi Aniołami z Torunia. Niestety faworyt okazał się za mocny. Angels po pierwszej kwarcie prowadzili 14-0. W drugiej partii przewaga gości wzrosła do 38 punktów. Kolejne dwie kwarty to nadal dominacja gości. Ostatecznie Barbarians ulegli 0-54. Koszalnianie w grupie B Polskiej Futbol Ligi 9 zajmują trzecie miejsce. Przed nimi mecz wyjazdowy. Zmierzą się z liderem zmagań Armadą Szczecin. Dobiegają końca zmagania zasadnicze w Atom Łebskiej Basket Lidze. W dywizji drugiej BKPL zmierzyła się z drużyną A2. Dla obu drużyn był to ostatni mecz sezonu zasadniczego. Zdecydowanym faworytem pojedynku była Belka PL, która do tej pory wygrała wszystkie spotkania. Przez dwie kwarty zespoły prowadziły wyrównaną walkę z lekkim wskazaniem na lidera. Od początku trzeciej kwarty Belka zaczęła budować coraz większą przewagę. Ostatnia partia to pełna dominacja czołowej ekipy dywizji drugiej. Belka PL wygrała 70-45. Dla zwycięzców Lech Rzymierski zdobył 17 punktów i po 12 Mariusz Kostecki i Jakub Dziennik, a dla pokonanych 15 Klaudiusz Ramejko i 10 Dominik Majewski. Ostatecznie Belka zajęła pierwsze miejsce z kompletem zwycięstw, a drużyna A2 piąte. Sezon zasadniczy zakończy się za 2 tygodnie. To wszystko w dzisiejszej sportowej arenie. Na kolejne zapraszam Państwa za tydzień w poniedziałek, początek o 17:50. Do zobaczenia.